jego życie to był sport i internet. Rozmawiamy dzisiaj z długoletnim nauczycielem i dyrektorem liceum Iławskiego, panem Aleksandrem Mądrym. Pan był nauczycielem jakiego przedmiotu? Matematyki, zawsze od początku do końca. Pracy, matematyka, królowa nauka. Tak, tak, oczywiście. To było hasło w mojej pracowni. To było, a matematyka królową nauk, oczywiście, to się zgadza. W moim odczuciu specjalnie. W swojej pracy na pewno spotkał pan wielu bardzo ciekawych ludzi i nauczycieli, i uczniów przez tyle lat pracując w szkole. Natomiast ja chciałam pana zapytać o osobę pana Gierszewskiego. Nasi widzowie znają już trochę tę postać, ponieważ uczniowie Morąskiego Liceum, absolwenci z tych pierwszych lat, wspominali o panu Gierszewskim, ale też wiadomo, że on był w Morągu kilka lat, potem przeniósł się do Iławy. Kiedy tutaj przyjechał i czym się zajmował? Tak, więc Antoni zaczął pracę w szkole w 11-latce, wówczas było, w 55 roku. Więc od 55 roku pracował do 78 roku, gdzie odszedł na emeryturę. Uczył początkowo PO, PW, przysposobienie wojskowe i gimnastyki, to znaczy wychowania fizycznego. A od 58 roku był jednocześnie kierownikiem internatu. W starym jeszcze nie wiem, i potem w nowo wybudowanym do końca swoich dni pełnił funkcję kierownika internatu. Jednocześnie, mając kilka godzin WF-u też w szkole. Z moich dotychczasowych rozmów wynika, że była to postać taka bardzo ceniona, bardzo lubiana przez uczniów i nie tylko, przypuszczam. Może pan by mógł przybliżyć, co to była za osoba i dlaczego tak uczniowie cenili tego nauczyciela? To był człowiek absolutnie oddany sprawom wychowania młodzieży. Wychowania przez sport. To było jego takim zasadniczym motto w jego życiu. Ponieważ nie miał rodziny, więc całe życie właściwie to sport, wychowanie fizyczne w szkole, a potem w internacie. A internat był jego oczkiem w głowie po prostu przez całe jego długie działanie. No i rzeczywiście osiągnięcia jego w tej dziedzinie tutaj były bardzo duże. Powiedziałbym tak, jego działalność w szkole jako nauczyciela WF-u, jego działalność w środowisku, to jest druga sprawa, w szkolnym środowisku międzyszkolnym, i trzecia sprawa to jest internat jako taki. No i czwarta, powiedziałbym jeszcze, to życie towarzyskie przez niego organizowane, jego uczestnictwo w tym wszystkim. To był człowiek pełen zawsze wigoru życia, który nadawał ton, szczególnie w sporcie i w życiu towarzyskim też. To może opowiemy o tym, jak on tą młodzież do sportu przyciągał, zachęcał. No bo to w tej chwili to jest tak różnie. Młodzież niekoniecznie lubi WF. Tak, a on był wymagający, bardzo twardy, taki trochę wojskowy.
ale jednocześnie oddany sprawom ucznia, sprawom młodzieży, potrafił pomagać, potrafił i wręcz nieraz wymuszał pewne działania, szczególnie żeby fizycznie się rozwijać, żeby tego, to było jego takim zasadniczym sprawą życia. I dlatego tak tutaj przyjrzałem, wydaliśmy na 50 internatu historię Białego Domku. I jedna z uczestniczek tutaj pisze: teraz z perspektywy lat mogę to w pełni docenić. Dziwiono się nieraz, że uczniowie naszego liceum są tak życi zdyscyplinowani. Właśnie obozy, rajdy, wycieczki, zawody sportowe uczyły młodzież dyscypliny, koleżeństwa, odpowiedzialności za siebie i innych, wytrwałości, odporności na trudy. To zawdzięczam Antoniemu. Tak pisze. Nawet mówili na niego różne pseudonimy miał. No, jak to mówią, taki najpopularniejszy to był Glaca. Dlaczego? No, bo był po prostu wyssy, nie? Tak, i tak to mi się kojarzy od razu z tym, że jak w szkole przyszedł rodzic, to chciał się z panem Antonim spotkać, to zawsze mówił, pytał się, jak z profesorem Glacą. Nie, bo on taki charakterystyczny był, a jednocześnie bardzo taki bezpośredni. Był doskonałym organizatorem lekcji wychowania fizycznego. Bardzo prężnie. On dbał o to, żeby każdy uczeń był dobrze, czysto przede wszystkim ubrany. Cała ta jego tok lekcji, jak wiem, był dobrze, doskonale zorganizowany, po prostu niekiedy taki troszeczkę wojskowy, bezpośredni, ale z takim oddaniem, że nie dlatego, że jemu się tak podoba, ale tak, wiesz, trzeba tak postępować, prawda? I w związku z tym to młodzież tak pociągało, prawda? Także co jeszcze? Bardzo dobrze rozwinął taką działalność SKS-ów. To były szkolne kluby sportowe, zajęcia pozalekcyjne. Ale w tym czasie to było w siatce godzin, prawda? Więc on w tym stylu tutaj potrafił to robić. Dalej organizował jeszcze turystykę. To przyciągało młodzież. Czyli zabierał młodzież na wycieczki jakieś? Tak, to było po prostu w internacie i potem to było tak. Był inicjatorem i budowniczym szkolnego ośrodka sportów wodnych, tak zwaną bazę sportów wodnych. To on był inicjatorem, on tego jako pierwszy tutaj, nie było tych ośrodków na Jezioraku w ogóle i on był inicjatorem i jednocześnie twórcą tego. W tej działalności i w szkole organizował spływy kajakowe i tradycją było to organizowanie zimowisk w górach. To był jego zimowisk z internatu, ze szkoły, uczniów zbierał i zimowiska w tych ośrodkach tam górskich, w Łuszczykach, w Zakopanych, w Karpaczu, prawda? Było uczniów stać na takie wyjazdy, czy to wie pan co, on jakoś tak potrafił stosunkowo niedrogo, bo wtedy pomagała władza, kuratorium pomagało, dofinansowywało, on potrafił to po prostu z tego skorzystać. I
szkoła dawała narty, kajaki, to wszystko było. Tak, całe. W związku z tym no, stosunkowo niedrogo kosztowało, to nie tak jak teraz, prawda? To było, te czasy były całkiem inne, prawda? I to wszystko, wie pani, powodowało, że ta młodzież się garnęła do niego. On wymagał, ale organizował, wzmacniał, potrafił to zrobić. Lato to spływy różnego rodzaju, prawda, wycieczki. Zima to te zimowiska, o których mówiłem, w górach robił. Także niesamowicie. Miałem taką sytuację już jako dyrektor szkoły, że poszedł na taką twardą rajd na nartach w tych Bieszczadach, gdzie jego została tam burza. Miał bardzo duże kłopoty, ale wybrnął z tą młodzieżą. Przeszedł taką trudną sprawę, ale przeszedł. On był rzeczywiście takim wytrwałym i potrafił pokonać nawet takie niespodziewane trudności. Także to chyba było, wie pani, takim bezpośrednią przyczyną tego, że młodzież go lubiła. Nieraz, jak to mówią, potrafił udać w papę, ale z drugiej strony pogłaskać, powiedzieć uczniowi, wiesz, ty fajnie to zrobiłeś, ty dobry, tak trzymaj. No i co? Budował, proszę pani. Przecież przed tym to nie było. No, myśmy zaczęli jeszcze w tej szkole nowej. To tylko sala gimnastyczna była, nie było boiska. Potrafił zorganizować. Młodzież zrobiła, młodzież z młodzieżą to boisko przygotował, zrobił. Więc to młodzież czynnie tak brała w tym wszystkim. Potrafił angażować. Absolutnie. Z tego, co ja słyszałam, właśnie był wymagający. Bardzo. Ale też bardzo potrafił pomóc i wyszukać uczniów, którzy tej pomocy potrzebowali. I tak dosyć dyskretnie. Takie sytuacje też właśnie w Morągu opowiadali moi rozmówcy. A tutaj mówił pan, że też zajmował się internatem. Absolutnie. I jak to tutaj wyglądało? Proszę pani, internat to dla niego był dom rodzinny. On tam mieszkał, on żył, on potrafił pomóc tym, którzy mieli kłopot. I on cały czas tym internatem żył. No i potrafił tam tą młodzież tak jakoś rodzinnie zebrać. Wymagający, niezmiernie, ale i potrafiący, jeżeli komuś się działa jakaś tam krzywda, jakieś niepowodzenie, to potrafił wyciągnąć rękę, pomóc mu, prawda, tak jak tylko mógł. No i co? To był internat 100 osób. No, to był duży internat, nie? Ale potrafił tam w sposób wymagający, ale tą młodzież tak jakoś zintegrować. Tam prowadził w internacie różne kluby sportowe, takie no nie kluby, tylko te, no jak określić, Tak. O tak bym powiedział. Organizował takie mecze wspólne, rozgrywki, internat, szkoła, prawda? Więc w tym internacie stuosobowym, no to tam też były jednostki. No właśnie, a internat był tylko jednej szkoły, czy też kilka jednej szkół? Nie, to nasz licealny internat było tyle młodzieży, przecież było spoza i ławy.
Także wszyscy ci, którzy początkowo dojeżdżali, to na ogół potem byli w internacie i cały czas. A proszę powiedzieć, w tym wychowaniu takim przez sport bardziej stawiał na współzawodnictwo, czy bardziej stawiał na grę drużynową? Jak to wyglądało? Jak on prowadził to, tą młodzież w tym? Wie pani, on, bym powiedział, nie na wyczyn nie tego, chociaż tam też przez jakiś czas znajdował jednostki, które przygotowywał na przykład do biegów, do tego, ale raczej na taką zespołowość, na gry zespołowo, to było jego taką domeną działalności, prawda? Nie indywidualnie, ale zespół, drużyna klasowa, drużyna szkolna, drużyna internatu. Prawda? To były te takie elementy, które przeważały tutaj w bazie sportów wodnych na przykład, prawda? To też tam, to były początki, to były lata przecież. I tu zbudowali, więc tam na taką zespołowość, ciągle zespołowość i wymagania. Troszeczkę nawet rygor przesadny, prawda? Ale serdeczny rygor. Tak to bym chyba powiedział. Bardzo trudne jest. Trudne, ale to był taki człowiek, to był taki człowiek, prawda? Jeżeli chodzi o sportowe to rzeczy, o działalność z młodzieżą, to był człowiek w tym zakresie, człowiek orkiestra, jak to kiedyś tam mówili, prawda? W innych układach, więc to było to. Wygląda na to, że całe swoje życie angażował dla uczniów, dla wychowanków internatu. Absolutnie. Nie miał swojej rodziny, nie miał. I mówię tak, on żył tą szkołą, on żył internatem przez wiele, wiele lat, od 1962 roku. To była jego rodzina. To byli jego wychowankowie, to byli jego, powiedziałbym, dzieci, którymi, prawda, chciał wychować na zdrowych, mocnych, prawda, radzących sobie w sytuacjach życiowych, prawda, otwartych, szczerych, ale takich, prawda, ludzi, którzy potrafią sobie radzić. Tak sportowo, przez sport, osiągasz inne wyniki. Jeżeli tutaj jesteś zdrowy, on z tego założenia wychodził. Jeżeli jesteś zdrowy, jesteś wysportowany, to i poradzisz sobie z innymi. I z matematyką mówią też. Sport uczy takiej wytrwałości. Absolutnie. I samodyscypliny, bo Absolutnie. Inaczej się niczego tam nie osiągnie, więc to się przydaje też w innych sferach życia. Tak. To w szkole, ale potem on w środowisku też działa. No właśnie, w takim szerzej rozumianym. W środowisku no, miejskim tutaj, prawda? To było, tak jak już mówiłem, był inicjatorem budowy i zbudował tą bazę sportu wodnych. Był organizatorem imprez w środowisku międzyszkolnych. Prawda? Sportowych też. Tak. Był pierwszy, stworzył i uruchomił biegi przełajowe dla młodzieży. Prawda? I te biegi były corocznie rozwijane, to międzyszkolne. Dzisiaj to są półmarator. Tak zwany półmaraton, co roku się odbywa. Miejski Ośrodek Sportów prowadzi to. Maraton dla wszystkich, szczególnie dla młodzieży ze wszystkich szkół. To on tym zaczął. I ten maraton jest teraz pod nazwą Biegi Antoniego Gieryszewskiego.
A to pięknie, Tak. to co on zaczął, cały czas w mieście Tak, tak. skontynuowany. Jest, nie, Jego bieg. imię nosi. No to, że w środowisku był też widziany, że dużo zrobił, szczególnie dla sportu międzyszkolnego, szkolnego, to tutaj jego internatów. To było to, że no, w tej chwili ma ulicę Antoniego Gierszewskiego. Rada Miejska uhonorowała go i mamy jego ulicę. No i jako pierwszy, proszę panią, no jeden z pierwszych chyba na trzecim miejscu, został wyróżniony, zasłużony dla miasta Iławy. Także jest tam w takim gablocie, w ladzie jego zdjęcie. O! I taką statuetkę dostał, jak ja też. O, ciężka chyba jest. Ciężka, bo widzi pani. Czyli to było takim ukoronowaniem jego działalności, nie tylko w szkole, ale i w środowisku. Czyli te jego relacje z władzami miejskimi też jakoś bardzo się dobrze, układały dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo, on potrafił tak dla szkoły tego wydusić tamte, jak nieraz trzeba było. A absolwentów miał sporo. No przez tyle lat pracy tak. z młodzieżą to... I w sportowych też. I sporo, którzy ukończyli Akademię Wychowania Fizycznego też miał sporo. Panowie się przyjaźnili. O, ależ proszę panią, no. Jak ja przyszedłem, taki młokos. No to pierwsze było spotkanie z Antoniem takie serdecznie, on nas tutaj... Zaraz nas włączył, zresztą nawet zetknęliśmy się już w czasie praktyki w maju, a we wrześniu przyszedłem do pracy. Jaka była różnica wieku i które to było? O, proszę panią, różnica była spora, chyba tam 12 lat chyba, coś tego. Ale on był taki młodym człowiekiem, duchem. Fizycznie sprawny, wojskowy, więc ten kontakt był rzeczywiście. Razem potem mieszkaliśmy obok siebie w takim dodatkowym mieszkaniu sublokatorskim, bo przedtem nie było mieszkań dla tego. Więc mieszkaliśmy tam wspólnie i długo było. Potem, proszę pani, wspólnie w pewnych rajdach zacząłem z nim chodzić w wycieczkach. Potem przez długi okres czasu no, towarzysko żyliśmy tak. On w zasadzie we wszystkich układach to zawsze był chętny i zawsze był wodzirejem, jak to mówią. On musiał towarzysko, musiał tego czynny brać udział. Podziękuję już panu za te kilka słów o pańskim przyjacielu. Bardzo mi było miło, że państwo tak spowodowali, że odtworzone zostały pewne przeżycia z kolegą. Z przyjacielem, z Antoniem Gierszewskim. Bardzo fajnym człowiekiem, prężnym, pięknym. Także dziękuję za to spotkanie.